Proszę ojcze, posyp mą głowę popiołem. Dzisiaj się potrafię tutaj szczerze śmiać. Radość dać i brać, czerpać życie tu garściami. W lustrze widzę tą rozpromienioną twarz, a nie wrak człowieka, co destrukcję zakrywa maskami. Już wystarczy mi toczenia tego głazu wiele lat. 77... Szczęść Boże, witajcie w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Chcemy dzisiaj powiedzieć o czymś ważnym, o czymś może nawet najważniejszym w naszym zbliżeniu się do Pana Boga. Konkretnie dzisiaj odcinek o spowiedzi. Kapłan, który idzie spowiadać, ubiera stółę koloru fioletowego. Chcemy prosić już teraz na samym początku o modlitwę. Modlitwę za kapłanów, modlitwę za tych, którzy będą się spowiadać, modlitwę o odwagę, modlitwę o działanie Ducha Świętego, o to, aby otwierali się na to działanie. Zacznijmy od tego, od czego zawsze powinniśmy zaczynać nasze działanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, witajcie. Znajdujemy się właśnie w kościele świętego Franciszka z Asyżu w Bielsku Białej Wapienicy. Jest ze mną Jarosław. Witaj serdecznie. Szczęść Boże. Krótkie pytanie, Jarku. Lubisz się spowiadać? Lubię się spowiadać. Jak często przystępujesz do spowiedzi świętej? No, staram się tak raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, może częściej. Mhm. Czy bałeś się kiedykolwiek spowiedzi? No, pewnie tak. Czy jest jakaś recepta na ten strach, który może towarzyszyć komuś, kto jest niezdecydowany przed spowiedzią? Trzeba sobie po pierwsze wyobrazić, że tam nie jest ksiądz, tylko tam jest Pan Jezus i wszystko jest z górki. Jasne. I w konfesjonale nie siedzi wyłącznie ksiądz, ale jest tam też Pan i to jest dla nas ważne. Czy modliłeś się kiedyś za kapłana, do którego przystępowałeś do spowiedzi świętej? Tak, tak, modlę się za kapłana, za całą spowiedź. Okay. Czyli mamy już konkretne wskazówki. Jak przygotować się do spowiedzi? Jak przygotować się do spowiedzi? To jest bardzo trudne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć w prosty sposób. Po prostu chcieć się przygotować z rachunku sumienia. Rachunek sumienia jest wiele do wyboru w internecie oczywiście, w różnych książeczkach. Ja z swojego doświadczenia powiem, że korzystam z rachunku sumienia ojców kapucynów, którzy znajdują się w Kielcach. Uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym przygotowaniem dla młodzieży, też również dla dorosłych. Opiera się na 10 przykazaniach, ale ważne jest też, żeby umieć się przygotować w 3 punktach. Po pierwsze, jak zawiniłem wobec siebie, co zrobiłem dobrego, a co złego. Jak zawiniłem wobec bliźniego, co zrobiłem dobrego, a co złego. I jak zawiniłem wobec Pana Boga, co również dla Niego zrobiłem dobrego, a co wyrządziłem złego. I uważam, że to są 3 takie podstawowe punkty, których powinniśmy się stosować w przygotowaniu się do spowiedzi. Aniu, powiedz, czy spowiedź Ci pomaga? Uważam, że bardzo. Kiedy idę do spowiedzi, zawsze są pewne obawy, może trochę wstyd, że takie też trochę lenistwo, że trochę mi się nie chce, no bo po co, przecież chodzę, nie mam grzechu ciężkiego, ale potem przychodzi takie, właśnie może to są takie potrzeby, ja też mówię na to szatana, że nie idź, po co masz iść. A tu jednak trzeba się troszeczkę przymusić, przełamać, przygotować się faktycznie, bo wtedy jak się przygotowujemy tymi punktami, wtedy faktycznie widać, że nasze życie nie jest zbyt idealne, że tutaj coś komuś powiedziałem, a tutaj coś złego zrobiłem, wcale dobra nie wyrządziłem. No a jednak na tym to powinno polegać, nie? Żeby ten rachunek sumienia zrobić nawet codziennie, nie tylko podczas spowiedzi. Klaudia, czy w Twoim życiu była taka spowiedź, którą zapamiętałaś szczególnie? Tak, myślę, że taką spowiedzią była dla mnie spowiedź na letnicy. Spowiedź dla mnie najbardziej stresująca, ale zarazem najpiękniejsza. Czy myślisz, że każda spowiedź jest taka sama, czy te spowiedzi między sobą się różnią? Zdecydowanie się różnią. Każda spowiedź ma w sobie coś innego. Na każdej spowiedzi możemy zastanowić się nad inną kwestią w swoim życiu. Okej, czy spowiedź Cię przemienia? Tak, to zdecydowanie. Kiedy idę do spowiedzi, czekam na nią, to mam czas, żeby wszystko przemyśleć. Kiedy jestem po spowiedzi, to czuję taką lekkość na sercu i od razu humor się poprawia. A więc czas na przemiany. Księże Adrianie, czy księża się też spowiadają? Tak, ksiądz bez spowiedzi, czyli bez łaski Pana Jezusa, nie może rozdzielać łaski sakramentalnej innym penitentom, czy innym ludziom. Ostatnio spotkałem się z taką opinią, że w konfesjonale działa również Duch Święty. Czy to jest prawda?
Zgadzam się z tym. Wtedy, gdy przychodzi trudna sytuacja, gdy nawet sytuacja penitenta przeraża księdza i go przerasta, wtedy jedynym ratunkiem jest Duch Święty, który działa. Mogę to powiedzieć z własnego krótkiego doświadczenia, że Duch Święty działa w konfesjonale i to działa owocnie. A więc Duchu Święty, działaj! Udało mi się dzisiaj wyciągnąć księdza Maćka po raz pierwszy od długiego czasu na piłkę. No, z takim efektem, że od razu złapałem kontuzję. Po księży czasie lepiej przygotować. No, w moim przypadku tym przygotowaniem miała być porządna rozgrzewka, czego nie było, ale już na przyszłość wiem, że mam się porządnie rozgrzać przed grą w piłkę. W dzisiejszym odcinku o porządnym przygotowaniu do spowiedzi. Kiedy myślę spowiedź, nasuwa mi się między innymi taki obraz. Krzywe okulary. Nawet te, które teraz noszę chwilowo, uległy uszkodzeniu. Na początku przeszkadzało, po pewnym czasie przestaje to przeszkadzać, przyzwyczajam się do tego. Ja to kojarzę raczej z takim pokojem. Ktoś może mieć nieposprzątany pokój. Jest tam ogromny bałagan. Tak bardzo się do tego przyzwyczaił. Mam nadzieję, że nie mówisz o którymś z nas. Ktoś mógł się tak bardzo do tego przyzwyczaić bałaganu, że już nawet nie zwraca na niego uwagi. Czyli co, musi dopiero przyjść ktoś z zewnątrz, żeby mu powiedzieć, słuchaj, masz bałagan w pokoju, weź to posprzątaj. Obraz jeszcze jeden, białe buty. Kupujesz takie buty, na początku dbasz bardzo, uważasz, żeby nie wyjść w kałuże, nie wyjść w błotko, ale po pewnym czasie może się tak zdarzyć, że przestaje ci przeszkadzać, że jest tam jakaś brudna plamka, potem może przestać ci przeszkadzać, że są popękane i tak do tego się przyzwyczajasz i chodzisz sobie w takich brudnych butach. Czyli nie kupujemy białych butów. No i podobnie może być z naszym sumieniem też. Dlatego zapraszamy do kolejnej części. Posłuchajcie konkret. Dobrze, księże, no to konkret. 5 warunków dobrej spowiedzi. Na początek żal za grzechy. Cały grzech, który popełniłem, wszystko zło, które zostało przeze mnie popełnione, powinienem tego żałować. W grzechu nie można się rozkoszować. Grzech, czyli po prostu brak miłości. Brak miłości do siebie samego, brak miłości do drugiego człowieka i brak miłości do Pana Boga. Drugi warunek. Rachunek sumienia. Przed przystąpieniem do spowiedzi świętej powinienem się odpowiednio przygotować. Nasi przyjaciele już nam wspominali, w jaki sposób możemy to zrobić. To mogą być różne rachunki sumienia. Warto też zwrócić uwagę na całe też dobro, które dzieje się w moim życiu. Ignacy Loyola o tym mówił, żeby zanim zaczniesz się oskarżać, podziękuj Panu Bogu za dobro. Na tą swoją grzeszność możemy popatrzeć przez pryzmat dekalogu, 10 przykazań, przez pryzmat 8 błogosławieństw. Kolejny punkt naszego mocne postanowienie poprawy. Chcę, czy raczej pragnę, nie czynić tego zła, które czyniłem, ale nie ze względu tylko na sam grzech, ale na to, że chcę być bliżej Pana Boga, że chcę być bliżej drugiego człowieka. Kolejny. Szczera spowiedź. Do spowiedzi przystępuję szczerze. Wiem, że Pana Boga nie oszukam. Jak mówił prorok Samuel, Pan widzi serce. I też pamiętać o tym, że tam nie jest tylko kapłan. Tam jest Pan Bóg w konfesjonale, kiedy przyjdę, kiedy chcę się wyspowiadać, ja to mówię Panu Bogu. I ostatni element. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To wszystko, co stało się złe, cały grzech, który popełniłem, domaga się również sprawiedliwości wobec Boga i wobec bliźniego. Dlatego z całych sił muszę starać się to naprawić. Dobrze, myślę, że ważne jest też to, że kiedy już przyniesiesz te grzechy swoje, oddajesz grzechy na rękach Panu Bogu, to warto też zastanowić się nad tymi, które się powtarzają, zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak reaguje, żeby też potrafić odpowiedzieć swoim życiem i postarać się tak jakoś przemienić to, co nie jest tak.
Księże, do tej pory słyszeliśmy takie bardzo pozytywne komentarze młodzieży na temat spowiedzi. Natomiast proszę powiedzieć, czy w jaki sposób można sobie poradzić ze złym doświadczeniem spowiedzi? No, mogłeś doświadczyć czegoś bolesnego czy tam trudnego, mogłeś nie usłyszeć tego, co chciałeś, albo pokuta była dla Ciebie niezrozumiała, albo masz taką spowiedź, którą wspominasz. Ja taką spowiedź mam, kiedy byłem z rodzicami jako 16-latek w Łagiewnikach, postanowiłem się wyspowiadać i z tej spowiedzi pamiętam tylko tyle, że ksiądz na mnie krzyczał. I może być takie trudne doświadczenie, wtedy jeszcze nie myślałem nawet o tym, że zostanę księdzem, ale warto pamiętać o tym, że Pan Bóg działa przede wszystkim w tym sakramencie. A więc kochani, mamy konkretne wskazówki, bierzemy się do roboty. Jeszcze jedną chciał dodać tylko, drodzy. Kiedy przychodzicie do kratek konfesjonału, Pan Bóg chce przypomnieć o swojej miłości, o tym, że was kocha i to jest główne przesłanie spowiedzi. Przygotowujemy się do tego dobrze, Pan Bóg chce nas o tym zapewnić, kiedy zobaczymy przypowieść o Ojcu Miłosiernym, o Synu Marnotrawnym, to w pewnym momencie jest tam taki motyw, kiedy ten ojciec czeka na tego syna, który się pogubił, kiedy go dostrzega, bo wypatruje go, wybiega, otwiera ramiona i przygarnia go do siebie. Tak jest z Panem Bogiem, z Bogiem, który na nas czeka. Czyli na mnie i na Ciebie czeka miłosierny Ojciec, ale żebyśmy się mogli spotkać, musisz przyjść do konfesjonału albo spotkać się ze znajomym kapłanem, który mógłby ten sakrament sprawować. Księże, prosimy o błogosławieństwo. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pana. Bogu niech będą dzięki.